Dokładnie rok po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem z inicjatywy członków Stowarzyszenia Niezależni Razem odsłonięto w Tarnobrzegu tablicę upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Pół roku temu członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Niezależni Razem wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili 96 dębów upamiętniających wszystkie ofiary katastrofy. Teraz przyszła pora na odsłonięcie tablicy pamiątkowej na głazie znajdującym się na terenach kopalni siarki Machów. Tu łączy się historia Tarnobrzega z jego przyszłością. Dzięki odkryciu siarki rozpoczął się rozwój miasta i regionu. Jezioro Machowskie natomiast to przyszłość dla naszego miasta i jego mieszkańców. Ten kamień pochodzi z tej ziemi. Został tutaj wydobyty spod powierzchni tego jeziora. W tym miejscu leżał miliony lat i mam nadzieję, że takie miliony lat będzie jeszcze świadczył o tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Dziś po wielu latach, kiedy nie ma już kopalni, a jest przepiękne jezioro, jakby turystyczne przedmieście naszego miasta Tarnobrzega, pochylamy czoło przed tymi, którzy rok temu, służąc Polsce, służąc polskiemu społeczeństwu, ponieśli tragiczną śmierć. Granitowy obelisk z tablicą pamiątkową ma przypominać kolejnym pokoleniom Tarnobrzeżan o dramatycznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku. W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych Polaków, którzy lecieli do Katynia oddać hołd rodakom zamordowanym w Lesie Katyńskim w 1940 roku przez Sowietów. Ich śmierć tragiczna w katastrofie na pewno sprawiła, że słowo Katyń jest nie tylko w Polsce znane, ale na całym świecie wszyscy usłyszeli o tej strasznej zbrodni w Katyniu, która miała miejsce 70 lat temu. Mam nadzieję, że śmierć tych ludzi, jak również tych, którzy zginęli 71 lat temu, nauczy nas jedności narodowej. A każdy taki obelisk będzie przypominał, że jesteśmy jednym narodem i że wszyscy razem stanowimy tą całość, która powinna walczyć o dobro dla Polski. Każdy z tych uczestników tego tragicznego rejsu miał na uwadze swoich najbliższych, rodziny i każdy liczył, że po dopełnieniu obowiązków wynikających z pełnionych funkcji wróci do swoich najbliższych. Ta tablica, wierzę głęboko, będzie przypominała o naszym przyszłym mieszkańcom Tarnobrzega, przyszłym rodakom o tym tragicznym zdarzeniu. Wśród ofiar katastrofy były osoby związane z Podkarpaciem i Tarnobrzegiem. Stanisław Zając, Grażyna Gęsicka i Leszek Deptuła, którego siostra Bogusława Bojen była gościem honorowym niedzielnej uroczystości. Okoliczności tej śmierci, ten tragizm i ten ból, który nam towarzyszy, nie mógłby być przeżyty. Nie wiem, co z nami by się z bliskimi stało, gdyby nie każdy gest pocieszenia, współczucia. Rok temu wydawało mi się, że po prostu sobie z tym nie poradzę. Nie mam przyzwolenia na tę śmierć, na ten moment śmierci, akurat mojego brata. Ale dzięki Państwu, dzięki takim inicjatywom, dzięki tej pamięci damy radę. Bardzo dziękuję. Na odsłoniętej i poświęconej tablicy wyryto fragment wiersza autorstwa tarnobrzeskiej poetki Stanisławy Kosmali.